Polka miała lepszy plan na ten mecz. Ostatnio się mówiło o tym, że Karolina Woźniacka poprawia swoją formę, były lepsze wyniki, wygrała turniej w Seulu, tutaj przeszła 3 rundy, ale ja myślę, że ludzie, którzy uważnie patrzą na mecze tenisowe, dostrzegali, że tak naprawdę ten postęp jest nieznaczny i tak naprawdę Karolina Woźniacka wcale nie gra dużo lepiej i po prostu trzeba tę grę z nią umiejętnie przytrzymać, w odpowiednich momentach atakować. I Polka to dzisiaj zrobiła i chociaż raz czy drugi miała tam takie wahnięcie w grze, straciła przewagę przełamania, to w sumie ta wygrana ani przez moment moim zdaniem nie podlegała żadnej dyskusji. To znaczy Polka grała na tyle przyzwoicie, by dominować, z kolei Karolina albo na tyle nie umiała atakować, albo na tyle dużo psuła, że z kolei nie była w stanie przejąć inicjatywy na swoją stronę. No i dlatego ten mecz się tak potoczył, a nie inaczej. To nie był fascynujący pojedynek. One obie grają taki raczej defensywny tenis. Tam pod koniec było kilka ciekawych akcji, które trochę ożywiły publiczność, ale w sumie ten mecz był senny, jak się oglądało wcześniejsze występy na przykład Stosur, czy na przykład Pietrowej. No to tutaj można było czasami odnieść wrażenie takiego przepychania piłki wzajemnego na drugą stronę. No ale one tak obie grają, to jest taki styl. Agnieszka jest bardzo blisko powtórki ubiegłorocznego startu i tak naprawdę mimo takich różnych tam chiobowych opinii wcześniej, tu jak do tej pory specjalnie wielkiego zagrożenia nie widać. Kerber ostatnie 2 mecze wygrała, oczywiście Kerber jest trudną przeciwniczką, ale Kerber ma bardzo pokonała Unę Radwańską, ale z kolei ja myślę, że Agnieszka jest dużo bardziej sprytną tenisistką, więc Kerber będzie wiedziała, jak sobie poradzić, a przynajmniej będzie w stanie trochę tę grę Niemki przytrzymać. A Kerber też ma swoje problemy, bo grała potwornie dużo w tym roku i ja już widziałem kilka spotkań, kiedy Kerber, no jak to się mówi w slangu tenisowym, zaczynała oddychać rękawami na korcie i tak, tylko oczywiście do tego stanu zmęczenia trzeba ją najpierw doprowadzić, więc Agnieszka na pewno jest typem zawodniczki, która to potrafi zrobić i myślę, że to może się okazać elementem decydującym w meczu, no chyba, że Niemka będzie miała jakiś dzień natchniony, ona umie grać ostrą piłką, dużo ostrzej gra na pewno niż Karolina Woźniacka, to jest poza dyskusją.